Cześć wszystkim. Dzisiaj wujek powiedział, że mu nagram z 5-6 minut do jego filmu. Więc nagrywam. I co? Pokażę wam, że zrobiłem i koryto. Teraz koryta już nie z tej blaszki. Więc teraz już jest lepiej, jak jest koryto. O, nawet już ubrudziło się, kawałek kukurydzy tu jest jeszcze, to się nie dojadły. I co? No i tak, z jabłonki już prawie wszystkie liście obleciały. Z tego może nie widać. O. Ogólnie już prawie wszystkie drzewa są łyse. I co? Tam łatek. Nie widać go za drzew, ale jest. Tu też już nie ma liści, prawie że tutaj jeszcze trochę jest tych liści. Ale mamo, co? No co? No i tak. Kury. O. Właśnie. I co? No, trzeba uważać trochę, bo tak odlata za kimś to. Wodę mieli tyle, co przed chwilą wymienianą, czyli mają czystą wodę. Jeszcze tam nie wiem, czy będzie widać. O, zlikwidowaliśmy ul os. Jeszcze wam to pokażę, żeby nie było. No i co? Teraz tak. Siana. Mamy troszeczkę więcej. Dlatego, że mój wujek dał nam jeszcze kostkę jedną. No nie jedną, ino trzy kostki siana. Ja tu ją rozrzuciłem. I tak samo słomę dałem tu, bo tam się plątało wszystko. No i ten. Jeszcze wystarczy mi dokupić do baranów kostkę soli. No i zrobić paśnik. Paśnik, nie wiem, albo gdzieś obok tego koryta tu. Albo tu jest to koryto, to albo tu. I jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie to zrobić, bo i tu jest dobrze. Idziemy, zobaczymy, czy te jabłka są dobre. A, jeszcze tak. Benia, nie wiem, czy nie jest zakocona, bo coraz bardziej się robi grubsza. A poza tym ten tu pan ją gonił, skakał po niej, więc może ty. Jabłka są już dobre. Mogę. Ciekawe, czy będzie chciał. Oj, przepraszam, ale skaczę. No i co? Szopa niedługo może będzie remontowana, bo jak widać, no to nie jest w najlepszym stanie. Te deski już no są takie otlałe.
będzie zrobione wejście z tej strony, jak teraz jest, i będzie zrobione wejście z tej strony. No i to chyba by było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję pod Wujka kanałem. Jak to mój wujek mówi, niech się darzy, trzymajcie się, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaczynamy u mnie. Przemu poprosił mnie o nagranie dla Was takiego mniej więcej 5-minutowego filmiku. Więc przejdziemy sobie po naszej hodowli. Zaczynamy od największych klatek. Tutaj mamy 5 najmłodszych królików z hodowli. Mają już parę miesięcy. Trochę w klatkach porządku zrobię. O jakim porządku mówię? To o takim, że trochę królików wybiję na mięso, bo nie potrzeba mi aż tylu królików. I tego miejsca też potrzebuję, żeby te króliki oddzielić. Więc tak one się prezentują. Dostały wszystkie króliki siano, karmę oraz wodę. Tak jak zawsze. Od czasu do czasu dostają marchewkę. I tak sobie tutaj żyją. Idziemy dalej. Bo trochę do pokazania jest. Niżej mamy 5 samców. One już takie są idealne do sprzedania, jakby ktoś chciał. A jak nie, to pójdą na mięso. Jest ich 5. I pierwszy raz mi się udało, że króliki są rudo-czarne. Było ich 6, ale jednego rudo-czarnego sprzedałem już. Więc tak to u nich wygląda. Obornik był niedawno wyrzucany, ale widzę, że słomę wyjadły i muszę im trochę dołożyć jeszcze. Więc tu sobie zamykamy. Idziemy dalej. Zaczniemy teraz od prawej strony. Tutaj już mamy samczyka. On jest dużo młodszy od tamtych, co są na dole. I jest większy, ponieważ jest sam w klatce i szybciej rośnie. I on pójdzie na mięso, bo nic w hodowli nie zdziała. Bo to jest tak jakby rodzina z resztoma królikami. Więc u niego to nie tyle. Tutaj mamy prawie że białą samiczkę. Ona zostaje z nami na drugi rok i będziemy działać coś z królikami. Będziemy hodowlę powiększać. Fajnie ma na grzbiecie taki pasek zrobiony. I łóżka takie też niecałe białe i w koło oczu takie brązowe. Karmę ma. Przechodzimy dalej.
na zimę będę musiał im wszystkie poidła ściągnąć z wszystkich klatek i ocieplę to na siatkę, dam takie prześcieradła grube, a na wodę dam miseczki. Tutaj mamy kolejną samiczkę, też taką białą, tylko że ona ma tych kolorków więcej na swoim pysku. Więc tak to u niej wygląda. Zamykamy. Idziemy niżej. Tutaj mamy dwie samiczki. Jedną taką biało-rudą, drugą biało-brązową. Tak to u niej wygląda. Idziemy jeszcze szybciej, bo czas nas goni. Tutaj mamy jeszcze biało-rudę. Też dwie samiczki. I te biało-rude pójdą też na mięso. Tutaj mamy samiczkę biało-brązową. Ona też idzie na mięso. I jeszcze biały samczyk. On zostaje z nami i będzie działał w następnym roku. Dość jest duży, więc zobaczymy, co z tego będzie. Więc u mnie to tyle, a co dalej będzie, to zobaczycie, co tam Przemek zmontuje. Więc niech się darzy. Trzymajcie się i cześć.